Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Gex 2 Enter the Gecko na konsolę PlayStation 1. I jak pamiętacie poprzednim razem, czyli w sumie dzisiaj tylko, że ja to nagrywam dosłownie 20 minut po skończeniu poprzedniej sesji, a może nawet nie 20, a prawie godzinę. To jak pamiętacie poprzednim razem przechodziliśmy czerwoną strefę, przechodząc przez chociażby taki świat kosmiczny, gdzie to w kosmosie podróżowaliśmy rakietą, czy też świat prehistoryczny, który również zwiedzaliśmy sobie jako dwa nowe tereny w tej otóż gierce. Plus na dodatek robiliśmy sobie jeszcze świat kreskówkowy, w którym udało nam się w bardzo prosty sposób zdobyć dwa czerwone piloty oraz dwa srebrne piloty. I mieliśmy sezon na polowania. Zamiast na króliki to sezon polowania na kaczki, więc to tak przy okazji jako taką w miarę ciekawostkę. I na pewno was zastanawiał jeden fakt, że okej, skończyliśmy sobie czerwoną strefę, ale gdzie jest konfrontacja z jakimkolwiek bossem? Otóż czerwona strefa nie ma żadnej konfrontacji z bossem. Tutaj jest nasz następny boss, który na nas czeka. I żeby go odblokować potrzebujemy 21 czerwonych pilotów. Tak więc w dzisiejszej sesji zabieramy się za te oto trzy poziomy, które tutaj są. I zaczniemy sobie od środka, dlatego że Circuit Central ma jeden z gorszych poziomów. Bo nie lubię tutaj robić 100%. I bardzo często mam problemy ze zrobieniem 100% tutaj. Więc wolę za ten gorszy poziom na samym początku się zabrać, żeby mieć go już po prostu w nadzwyczajnym świecie z głowy. Tak więc bez zbędnego przedłużenia, let's go! Jedziemy z koksem. Pierwsza misja. Ciekawostka do poziomu Honey i Shrunk the Gecko. Nazwa tego poziomu jest nawiązaniem do filmu pod nazwą Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki. Cokolwiek to znaczy. How did I get in Bill Gates' head? Dobra. Let's go, jak to się mówi. Więc zadanie jest proste. Musimy dostać się na samiutką górę, co mogliście zobaczyć po cutscence. Ja natomiast będę starał się oczywiście dostać tam, żeby od razu do tego miejsca polecieć. Aczkolwiek poza tym będę oczywiście, jak to ja, zbierał bateryjki, żeby oczywiście zdobyć każdy z tych itemków, które mamy do zebrania, by później mieć soczyste i piękne 100%. Bo wszyscy chcemy zrobić tę gierkę na 100%, a przynajmniej ja chcę, no wy nie musicie w sumie robić. Ja, to, że ja coś robię, nie oznacza, że wy musicie to robić, ok? Wyjaśniliśmy sobie to, mam nadzieję. Wszystko jest wyjaśnione, jak to się mówi. Dobra, to teraz tak. Idziemy sobie tutaj. Idziemy sobie tutaj i tu mamy monitor z komarem. Ja sobie tego komara wezmę. Dlaczego, pewnie się zapytać? A dlatego, że jeżeli dostanę jakiekolwiek obrażenia, no to przy okazji nie stracę łapek zdrowia, punktów zdrowia. Łapki zdrowia to dziwnie brzmi. Więc nie stracę punktów zdrowia, tylko po prostu komara stracę. Let's go, moi drodzy. Jedziemy z koksem. Mam nadzieję, że nam się to uda w miarę ładnie zrobić ten poziom. Że nie będzie tak źle, jak mi się wydaje. A wiecie, mimo że się wydawać, a okaże się, że tutaj zadziała tak zwana antyklątwa, bo nie zawsze jest tak, że tylko dzieją się same złe rzeczy w let's playach. Czasami jest tak, że dzieją się tak zwane te antyklątwy let's play. Z czego pamiętam, że kiedyś Chrystek miał bekę. Pozdrawiam cię, Chrystek, bardzo serdecznie, jeżeli będziesz to oglądał. Bo pamiętam, że on zawsze, za każdym razem miał bekę, jak na przykład my coś mówiliśmy, że że na przykład Chrystek tam z jakąś gierką miał problem, to my trochę zrobiliśmy sobie podśmiechujki. A potem kiedy my mieliśmy problem, to zwalaliśmy to na klątwę. A on takie, ta jasne, to niezła klątwa, kurde. Więc pozdrawiam cię tutaj bardzo serdecznie, Chrystek, jeżeli to oglądasz. Kurde, mamy już 20 diod zebranych. Ładnie. Powiem wam szczerze, naprawdę bardzo ładnie. Teraz weźmy z powrotem się tam dostańmy, żeby przejść dalej. My secret friend.
Dobra, może troszeczkę przesadziłem, jeżeli chodzi o ten poziom. Ten poziom nie jest może najgorszy i tak dalej, ale zdecydowanie nie lubię go robić na 100%. To mogę wam już od razu z tego miejsca powiedzieć, że nie lubię bardzo tego poziomu robić na 100%, ponieważ on jest troszeczkę długi, a jak nie długi, to on jest taki strasznie pogmatwany, jeżeli chodzi o dostanie się gdziekolwiek. Zresztą sami widzicie, że kamera lubi sobie też często w siupki walić. No teraz mi się udało tutaj dostać, ale sami widzieliście, co było niedawno jeszcze. I lecimy teraz tutaj, dokładnie tak. Lecimy tutaj, jak to powiedział bonus BGC. Lecimy tutaj, jest zajebiście, jo. Dobra, 39. Elegancko. I gdzie ja teraz poszedłem? Ja chyba teraz poszedłem w zupełnie inną stronę, w którą chciałem iść, ale to już mniejsza. Ale dobra, zobaczmy, może się uda, może to jest to, gdzie powinienem jednak pójść, aczkolwiek moja intuicja podpowiada mi, że idę w zupełnie odwrotnym kierunku, w którym chciałem iść. Ogromna bateria, która chciała mnie zeżreć. No coś nie pykło, coś ewidentnie tutaj komuś nie pykło. Tam jest checkpoint. Checkpoint? Oh yeah! Więc chyba dobrze idziemy, tak mi się wydaje, że chyba dobrze idziemy jednak. W szczególności, że tu mamy przy okazji do zebrania kilka tych. Jak to się kurde nazywa? To właśnie ja nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa. Co to kurde jest dokładnie? To są jakieś kurde komórki, czy co to jest? Dobra, powiem wam tak szczerze, nie wiem, gdzie ja dokładnie idę, nie pamiętam, gdzie ja dokładnie idę, ale gdzieś muszę iść w każdym razie. I teraz mnie zastanawia jedna rzecz, czy co się stanie, jak ja tu pójdę? No, nic nadzwyczajnego, nic się nie stało. Panowie, nic się nie stało, panowie, jest wszystko w porządku. Dobra, mamy 40 tych takich plazm. Nazwijmy to plazmy po prostu w nadzwyczajnym świecie. A jeżeli znajdę oryginalną nazwę tego przedmiotu, który teraz zbieramy, no to po prostu wkleję wam, no nie? Tłumaczenie i jak brzmi to w oryginale. Bo, no mówię, nie chcę tutaj zmyśleć, a też nie chcę, żeby to potem wyglądało w jakiś taki głupi sposób. Wolę jednak, żeby to jako tako w miarę naturalnie, w miarę okej wyglądało. Jak czegoś nie wiem, to po prostu nie wiem, nie będę drążył tematu niepotrzebnie. Coming soon, The Wizard of Oz 2000. O, w dobrą stronę idziemy. Tak, powiem wam szczerze, w bardzo dobrą stronę żeśmy poszli. Wypierdzielaj głąbie. Dokładnie tak. I teraz, zium, tutaj, dokładnie tak, o to chodziło. I teraz, patrzcie na to, widzicie to? Zobaczcie, patrzcie. Kurde, cholera jasna. Dlaczego to się w takim momencie skończyło? No god damn it. Dobra, jest, udało się, mamy to. Więc teraz, moi drodzy, idziemy sobie tędy, co nie? Widzicie dokładnie tę drogę i patrzcie teraz na to. Co to jest? Patrzcie, srebrny pilot jest. Kurde w dupę. Mamy go. Dobrze. Zajebiście. Pytanie teraz, co tu będzie za droga, bo tutaj tego nie pamiętam. A, niepotrzebnie idę w ogóle w zupełnie inną stronę, bo ja już pewnie teraz sobie niepotrzebnie wydłużam drogę, co nie?
No tak, no niepotrzebnie poszedłem tędy, bo tutaj nie powinienem iść jeszcze. Znaczy, mogę iść oczywiście, jak najbardziej mogę iść, ale nie chcę póki co. Nie widzę takiej potrzeby, bo ja widzę potrzebę iść gdzie indziej, a widzę potrzebę iść tutaj. Dokładnie tak. Tu widzę potrzebę iść. O kurde, ile tutaj przeciwników było. Ja cię zsunę. Więcej was matka w domu nie miała? Hehe, miała, ale nie chciała najwidoczniej. What is this? Outtakes from Deep Space Nine? O lol, a tam u góry były te itemki do zebrania, lol. I to jest chyba to, czego szukaliśmy. Dokładnie, to jest sekcja, do której powinniśmy przyjść na samym początku. Znaczy na samym początku, Boże. Chodzi o to, że w dobrą stronę żeśmy poszli. Ponieważ tu jest ten piloto, który był w pokazówce przedstawiającej tą misję, no nie? Dokładnie tak, mamy to, mamy to! Woo! Zbieraj! No, co za typ. 2 srebrne, 1 z 3 czerwony zebrany. Elegancko. To mi się podoba. To mi się podoba! O to chodzi! 20, 18 i 2. Elegancko. Tutaj będziemy mieli 2, czyli będziemy mieli ogólnie 22 srebrne piloty. No i kolejna runda bonusowa się odblokowała. Bardzo dobrze. Lecimy dalej z koksem. Nie ma to tamto. Find the... Co to jest? Evo Tower? Tak? A może to jest EO Tower? Okej, tam powinniśmy się dostać, dobra. Lady, I don't know who wired this for you, but none of this stuff is grounded. Czyli teraz tak, skoro szliśmy w tamtą stronę, to teraz wypadałoby iść w inną stronę, żeby tak po prostu odkryć inną część poziomu. Co wy na to? Myślę, że to byłoby całkiem okej. Ja bym nie narzekał osobiście. Wy raczej też chyba. Tak mi się wydaje. Okej, jednak nie w tę stronę poszedłem. Jednak źle poszedłem. Chociaż nie, dobrze idziemy. Dobrze idziemy, elegancko wręcz bym powiedział, że idziemy. Bo będziemy musieli pójść tą samą ścieżką, jaką szliśmy do tamtego czerwonego pilota. Z tą różnicą, że jednak... Nie do końca w tamtą ścieżkę, bo jak widzicie tam było, znaczy jak pamiętacie, tam było, tam były dwie ścieżki, tam była ta lewa i ta prawa i my żeśmy poszli w lewo wtedy. Co ja tam mówiłem na początku, że tamtędy możemy iść, ale nie chcę jeszcze póki co tam iść. No to teraz właśnie tam pójdziemy, bo tam właśnie będzie ten czerwony pilot, z tego co pamiętam. A pomylić się zawsze też mogę, no nie? Więc nie bierzcie moich od razu słów za pewnik, więc... Dlatego... Póki co wstrzymam się z werdyktem, czy dobrze pomyślałem, bo no pewności stuprocentowej nie mam. Mamy 80 życie, moi drodzy, 80 życie, ja pierdziule. Ładny wynik, piękny bym wręcz powiedział. No, jesteśmy teraz w miejscu, gdzie powinniśmy być i zamiast iść w lewo, idziemy teraz w prawo, moi drodzy. Czyli dokładnie tutaj, w tym momencie, gdzie ja stoję. Zobaczmy, czy dobrze mi intuicja podpowiedziała, że mam tutaj iść. Mam takie wrażenie, że dobrze mi podpowiedziała, aczkolwiek na pewności stuprocentowej mieć nie mogę, no nie? Tak więc sprawdźmy, gdzie my teraz pójdziemy w takim razie. Tutaj.
chyba jesteśmy, tak? Ach, tak. No trzeba byłoby się tam dostać, bo to jest bardzo łudząca podobno sekcja, podobna sekcja do tego, gdzie jest ten czerwony pilot, no nie? Pamiętacie, że były tutaj takie właśnie też platformy, z którymi miałem zresztą problem w pierwszym Circuit Central, więc... No ja chyba wiem, co mówię. Spróbujmy inaczej to zrobić. Tu mamy jakieś przejście. Nie wiem, czy mam do tego przejścia pójść, ale spróbujmy. Chyba tędy właśnie musimy iść. Chyba to było to, ale nie mam pewności. Możliwe, że to było to. I swoją drogą, nie wiem, czy wiecie, ale... Mamy 80 życie, czyli brakuje nam jeszcze tylko 19, by mieć 99. Ale chyba dobrze idziemy, chyba. Tu pewności 100% mieć nie mogę, ale wiele rzeczy może mi się wydawać. Nie, no dobrze idziemy, dobrze jest. Tutaj powinienem być. No. Więc teraz, zium. Będziemy tak sobie teleportowali się ze strony na stronę. Dokładnie tak. I zium. Jesteśmy dalej. Teraz trzeba się dostać na kolejną stronę. Pyk. I pyk. Zium. Tak, to jest tutaj, widzicie? Rozpoznajecie to miejsce? To jest to. Dobrze, żeśmy trafili. Intuicja mi dobrze podpowiedziała, żeby tędy iść. Dobrze. Uff, myślałem, że ja to źle zapamiętałem, bo ja... Kiedyś raz mi się to udało bez problemu zrobić i... No widzę, że teraz też jest, powiedzmy, ten czas, że udało mi się to bezproblemowo zrobić. A już się bałem, że ja tu będę błądził i błądził, bo uwierzcie mi... W tej lokacji można zabłądzić i to całkiem mocno. Można zabłądzić i potem jest problem, no nie? Wiecie, o co chodzi. Elegancko. Drugi pilocik mamy ogarnięty, więc teraz trzeba zdobyć trzeci pilot, żeby zakończyć Circuit Central i zabrać się za Scream TV, a na samym końcu Prehistoric Channel, dlatego że Prehistoric Channel jest w miarę łatwy. A wolę te trudniejsze teraz zrobić. Gexzilla i Mechares. Chyba wiecie, co to parodiuje, mam nadzieję. A jak nie, no to potem wam wytłumaczę. Więc zobaczmy w takim razie, gdzie jest trzecia misja. Co musimy w trzeciej misji zrobić? Okej. Mniej więcej kojarzę teren, mniej więcej. All this technology and Shatner still can't get a good hairpiece. Ogólnie coś, co nie powiedziałem wam w ogóle kiedykolwiek, żeśmy zebrali srebrny pilot. Otóż mam taką małą ciekawostkę, to jest taki detal bardziej bym powiedział, ale no osoby, które zagrają sobie pierwsze w wersję Nintendo 64, to od razu to zobaczą i wychwycą. Więc czemu by o tym nie wspomnieć? Jak wiecie, w wersji na PS1, PC-ta, w zasadzie w tych dwóch wersjach, jest coś takiego, że kiedy zbierzesz srebrny pilot, to jak leci ci soundtrack, to ten soundtrack jakby po zatrzymaniu się, kiedy jest ten dźwięk zebrania srebrnego pilota, no to leci dalej sobie ten soundtrack, co nie? No. To w wersji na Nintendo 64, jako że soundtrack odtwarza system, czyli jest to MIDI, bo nie ma czegoś takiego, że soundtrack odtwarza jakby instrument, tylko system, czyli Nintendo 64, to kiedy jest ten dźwięk zebrania srebrnego pilota w wersji na Nintendo 64, to po zebraniu srebrnego pilota od razu soundtrack ci się restartuje od samego początku z jakiegoś powodu, czyli nie ma czegoś takiego jak w wersji na PS1 i na PC-ta, że się soundtrack kontynuuje, tylko po prostu od początku leci. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Mam przynajmniej taką nadzieję, że to w miarę okej wytłumaczyłem. No i oczywiście nie muszę wspominać o tym, że w wersji na PS1 i PC-ta nie ma tego poziomu, który parodiuje Titanica, no nie? Z jakiegoś powodu
Z jakiegoś powodu to tylko wersja na Nintendo 64 ten poziom dostała. Znaczy, ja chyba nawet wiem, jaki to był powód, o ile dobrze kojarzę, o ile dobrze łączę fakty. To chyba ten poziom wersji na Nintendo 64 powstał tylko i wyłącznie dlatego, że w chwili, kiedy wychodziła ta... dobra, jeszcze raz. Żeby nie było, bo troszeczkę się zagmatwałem. Jeszcze raz, na spokojnie, nikt się nie goni, Michał. Jeżeli chodzi o ten poziom, ten parodiujący Titanica, to o ile mnie pamięć nie myli, a mogę się mylić, to wtedy, kiedy powstała wersja na Nintendo 64, to chyba powstawał film właśnie, tam Titanic. Ale nie mam pewności, dlatego być może Nintendo stwierdziło, że skorzysta z okazji i akurat, jako że w wersji na PS1 tego nie ma, ani na PC-ta, no to umieszczą Titanica w wersji na Nintendo 64 z jakiegoś powodu. Nie wiem, to są takie jakby moje spekulacje. Mogę się oczywiście mylić, dlatego nie bierzcie moich słów za pewnik w tym momencie, bo ja pewności tu 100% nie mam, ja cydynie se gdybam. Teraz nie mam pewności, gdzie ja chcę iść, tak szczerze. Bo idąc tutaj, znowu jesteśmy w tym miejscu, więc może spróbujmy pójść znowu na lewo. Bo może na lewo będzie ta sekcja, gdzie jest ten ostatni, trzeci pilot. Tak mi się wydaje, że być może tam być. Bo pamiętajmy, że... O nie, czekajcie, chwila, moment. Chwila, moment. Bo ja teraz nie pamiętam, czy jak teraz tu pójdę, to od razu będzie ta sekcja z pierwszej misji? Czy jednak nie będzie tej sekcji od razu z pierwszej misji? Nie, to będzie od razu z pierwszej misji. Chyba, że... No nie, to jest sekcja z pierwszej misji, to ja kompletnie dałem ciała w tym momencie. Czyli musimy się cofać. Cholera jasna. I to jest właśnie to. To jest właśnie, kurde, Circuit Central 2, proszę państwa. W całej okazałości. No, ale przynajmniej sobie troszeczkę diod zebrałem. Ale co z tego, skoro źle poszedłem. A może tutaj musimy iść? Nie wiem, zobaczymy. Może to jest to. Może to jest właśnie to. Może w tę stronę musimy znowu iść. Zobaczmy w sumie tutaj, bo tu nie pamiętam, żebym szedł. Jezus Maria, ale błądzę. To jest właśnie Circuit Central 2 w pełni okazałości, proszę państwa, po raz drugi. Okej, moi drodzy, na pewno się teraz zastanawiacie, dlaczego ja przyszedłem tutaj, z jakiego powodu ja tutaj znowu idę. Otóż musiałem niestety skorzystać sobie z guida, który podpowiedział, gdzie jest ten trzeci pilot, którego szukamy i... No sami sobie zobaczcie zresztą, patrzcie teraz na to. Idziemy sobie tędy, co nie? Jak gdyby nigdy nic. Idziemy sobie teraz tędy. O, tak. Czekajcie, nie? To nie tak. O, tak. Patrzcie teraz na to. Tu jest ten czerwony pilot, którego szukamy. A raczej ja szukam. No ale wy zresztą też, bo możliwe, że ktoś gra i sobie ogląda mój let's play w tym momencie. Slip of the tongue. Tak więc teraz musimy ustawić sobie platformy, żeby dostać się do czerwonego pilocika. Dokładnie tak. Lecimy, nie śpimy. Jak to się mówi? No przy okazji, życie mamy, bardzo fajnie. 82. A, co z tego, że ten, skoro ja tutaj... Aja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 j
Teraz możemy
bezproblemowo lecieć. Fajna muzyczka. Może się uda nam do końca tej muzyczki zdobyć czerwony pilot. O, poczekamy sobie teraz. Elegancko! Dobrze! Ładnie, żeśmy to, kurde, zsynchronizowali. No to ten świat, raczej ten poziom mamy zaliczony już. Circuit Central 2 mamy już zaliczone. W końcu się udało. O mój Boże. Wolałem zabrać się za ten gorszy świat na początku. Znaczy, za gorszy świat, za gorszy poziom. Żeby mieć teraz... Powiedzmy trochę łatwiejszy, ale też mega trudny poziom. Czas na trzecią dawkę Scream TV. Forget about it! I tym razem poziom nazywa się Poltergex, dobra. Spoko, co mamy za pierwszą misję? Ciekawostki do poziomu Poltergex. Nazwa tego poziomu nawiązuje do filmu Poltergeist. Co ciekawe, to wszystkie poziomy ze Scream TV są podpisane w danach gry jako Horror X. Tak, ten poziom z jakiegoś powodu jest podpisany jako Train 30. Być może twórcy pierwotnie planowali inny poziom w miejsce tego poziomu. Niestety, choćbyśmy chcieli, to tego się już nigdy nie dowiemy. Axe in the chest for Scatman Crothers. Okej, czyli między innymi musimy się dostać do psychiatryka. Nie no, luz ziomy, nie? Generalnie to psychiatryk to mój drogi dom przeca. Nie no, autentycznie, serio, musimy dostać się do psychiatryka, który jest w tym nawiedzonym domu. To jest zabawne, że psychiatryk jest połączony z tym nawiedzonym domem. Ciekawe, jaka jest historia tego w takim razie domu. Mnie bardzo interesuje coś takiego, powiem wam szczerze. Znowu oczywiście mamy dywany na ścianie, znowu mamy jakieś dziwne portrety niezwiązane w ogóle z tym poziomem, ale okej, niech będzie. Tak więc gnamy do przodu, gnamy do przodu. Jeśli chodzi o lokalizację srebrnego pilota, to mogę od siebie powiedzieć, że jest ona całkiem łatwa do odgadnięcia, znaczy całkiem łatwa do odgadnięcia. Bardziej bym powiedział, że nie jest ona... Ogólnie srebrny pilot nie jest schowany w jakimś zjebanym miejscu. To chciałem powiedzieć. Ja nie rozumiem, dlaczego ja tak próbuję w dziwny sposób tłumaczyć to. Forget about it. I teraz mamy nagrobki do zebrania, bo już czaszki żeśmy zebrali. Ja bym chciał do góry. A, okej. Niepotrzebnie znowu tutaj zjeżdżałem swoją drogą. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia za dzieciaka z tym poziomem, to sprawiał mi on ogromny problem, ponieważ nie potrafiłem zrobić tutaj 100%. Ze względu na jeden pilot, którego póki co jeszcze wam nie pokażę, bo jeszcze tam nie jesteśmy, ale wierzcie mi, ta lokacja sprawiła, że dosłownie się bardzo zdenerwowałem, jak byłem mały. Jak przychodziłem potem tę grę na PSP, to troszeczkę główkowałem, ja tu chyba z godzinę spędziłem. A jak robiłem mój Let's Play z 2015 roku, to tutaj pewności nie mam, czy ja w ogóle zdobyłem wszystkie czerwone piloty, nie? A jak zebrałem, to prawdopodobnie miałem delikatne problemy na EPSX-e, wtedy to pamiętam, nagrywałem. Więc hehe, były load state'y, save state'y, inne tego typu rzeczy, nie? Wiecie, o co chodzi. Takie same rarytasy, że tak powiem.